Krzysztof Morzyszek, uczestnik gali Heroes Lituania 2011. Krzysiek, kolejny raz jedziesz na litewską galę. Tym razem startujesz w turnieju. Powiedz, jak jesteś przygotowany do tego startu? No, przygotowaliśmy się do tej gali miesiąc czasu. Plus przygotowania do wcześniejszej walki, która się nie odbyła niestety. Na strefie walk, tak? Na strefie walk. Mhm. Ale myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Jestem przygotowany. Masz pierwszą walkę z ukraińskim zawodnikiem Dmytro Buchakiem. Oglądałeś go, znasz jego walki, widziałeś cokolwiek? Znaczy, zawodnik ten nie lubi długo walczyć, tak więc dużo materiału na jego temat nie mam. Ale no, z tego co widziałem, chociażby z materiałów promocyjnych na jego temat, no to coś tam wyciągnę, postaram się wszystko co będę mógł. A później zobaczymy w ringu. Powiedz, w drugim przypadku jest Egidius Walawiczus, bo on jest takim murowanym faworytem tego turnieju. To jest strasznie agresywnie walczący zawodnik, wielka gwiazda litewskiego MMA. Chcesz się z nim zmierzyć? Nie obawiasz się tego starcia? Nie. Znaczy jadę po wygraną, a z kim będę się bił, to już jest mniej istotne. Wiadomo, że nie będzie to łatwa walka, bo jest to, tak jak mówiłeś, zawodnik agresywny, mocny, ale no, ja też nie należę do jakichś tam słabości. Powiedz, w tej chwili troszeczkę waga twoja zmieniła się, prawda? Przy treningach zmasowałeś się bardziej, ważysz ponad 93 kg. Nie będziesz miał kłopotów z wagą? Nie, nie, zostało mi dosłownie 700 gram do zbicia, tak więc nie będzie problemu. Z kim jedziecie? No, z kim jedziesz? Kto będzie w twoim narożniku? Będzie Tomasz Kloc i prawdopodobnie Krzysztof Jotko. Jedzie też Radek Tomaszewski i jest jeszcze jedna walka w K1, Eliasz Jankowski. Będziesz dopingował Polaków? Oczywiście, że tak. Są swoje, więc trzeba ich dopingować. Co możesz powiedzieć kibicom na koniec? No, trzymajcie za mnie kciuki i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Dziękujemy bardzo dla portalu Fight Sport. Krzysztof Morzyszek, zawodnik, który bierze po raz drugi udział w gali Heroes Lituania 2011. Dziękujemy bardzo.